Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie na live'iku z HS-a. Dawno nie było i będzie cała godzinka HS-a i będziemy bawić się Highlander Priestem. Nie wiem, czy on będzie lepszy od tej wersji, którą grałem, ale skoro mówią, że jest lepszy, to może jest lepszy. Na pewno ma dużo więcej drołu. Młodsza inżynier. Gnomka. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Też to początek sezonu. Gdzie mi się śpieszy? Witam wszystkich. Siema Sharkin, siema XDJ, siema Jack Troll. No i jedyny plus tego naszego Highlandera jest taki, że oczywiście jest cały złoty. Przynajmniej powinien być, mam taką nadzieję, że powinniśmy mieć złotego coina. I pogramy sobie trochę gierek, więc żeby też wszyscy mieli. Nie puszczamy specjalnie muzyczki, żeby to móc puścić na tuby. Kto nie będzie miał okazji zobaczyć, to sobie zobaczy. Okej, wydaje mi się, że na trala Pain może być okej. To raczej nie będzie w porządku. To może być dobrą trójką, to też może być dobrą trójką, jak będzie miał broń. On teraz może grać tylko jade'owe bronie. O. Zostawmy tak. Chociaż chciałbym jakiegoś droła typu młodszy inżynier albo coś tam. No, nie wygląda to najgorzej. Mamy dwójkę, dwie trójki, czwórkę. Jest okej. Okay. Siema kolega Merkuś. Natomiast no, to jest Hearthstone, więc... Jak ktoś oglądał wczoraj Gwinta i zobaczył, jak w jednym, jedynym momencie gry pomyliłem się o jedno oczko chyba i przez to przegrałem całą grę. No w Hearthstone tu nie ma takich akcji. Tu po prostu rzuca się karty i tyle. Tu po prostu rzuca się karty i nic się nie dzieje, nie ma żadnej historii. Możemy nawet muzyczkę zgłośnić. No to jest na przykład dobry target na Paina. To jest dobry target na Paina, tym bardziej, że nie mam... Dobra, czy ja może chcę to mu oddać? Tak to po prostu? Czy ja mu to chcę tak po prostu oddać? Myślę, że mogę. Myślę, że mogę mu to tak po prostu oddać, żeby coś tu na stole zatańczyło. Żeby on coś do tego dorzucił, nie wiem, broń zagrał na przykład. Najgorszy to będzie Flame Tong. Bo na niego nie znajdę odpowiedzi, on się wytraduje prawie za darmo. A broń jeszcze nie będzie taka straszna, bo broń skontrujemy glutem. No Flame Tong jest kurwa tragiczny. Flame Tong jest najgorszą zbrodnią. Tu się zabłędasz, tak nie płaci jak gincie. Tak, tu nawet grając bezbłędnie się przegrywa, więc... Co to za różnica. Dobra, no ten Flame Tong to była najgorsza karta, która mogła mnie spotkać w tym momencie. Eksplozje lawy, mistrz ewolucji, no raczej degenerację gra nasz przyjaciel, która generalnie może nam się przydać w pewnym momencie. I to chyba dość niedługo, bo ten Flame Tong tragiczny. No Flame Tong był najgorszą opcją, już nawet broń bym przeżył, bo po pierwsze jeden łepek by i tak się wytradował na stole, po drugie miałby mało damage'u, po trzecie zagrałbym sobie gluta i też bym miał value z gluta. A tak to trochę słabo to wygląda. Rozłys dopiero za dwie tury, więc nie wiem, czy w przyszłej turze nie będę musiał żyć po prostu degeneracji i młodszy inżynier. Tak po prostu. I przygotować się na rozbłysk w następnej turze. Tak mi się wydaje. Bo to się robi dość niebezpiecznie. W przyszłej turze jest 3, 6, 9, 12, 15. Słowo cienia grozy. No jest trochę lipne, bo to i to zostanie. Ale uratuje mi to życie. Bo jeżeli on jeżeli ja teraz zagram degenerację, to i tak zostanie mu pięciu stronników. Jeżeli ma Bloodlasta, a do tej pory miał wszystko, co miał mieć, więc ma Bloodlasta, to ma 3, 6, 9, 12, 15, czyli mnie zabija. No a tym generalnie przeżywam chwilę. Nie widzicie, jak ten Flame Tong psuje wszystko? Te jednostki by zginęły, gdyby nie Flame Tong. Teraz mogę rozbłyskiem trochę wrócić do gry. Mam taką cichą nadzieję. Okej.
I ja to muszę zrobić, bo to już jest taki moment gry, w którym jestem niebezpiecznie nisko, że po prostu muszę. To niesamowite. Cześć Mikkel. Ale BM-owania to ja nie lubię. No jest okej. Dobra, czy to jest już akcja w stylu Daj Piątaka? Akcja w stylu Daj Piątaka może oznaczać po prostu lyrę i święty cios w to. I modlimy się, że on tej degeneracji jeszcze nie dobrał, nie? Tak sobie myślę. Drugą opcją jest kapłan. Też święty cios. W ogóle nie mam tanich speli, więc tego nie chcę zagrać, bo ta broń się pojawi zaraz. Jak zagram to, to zostanie mi 4 many na samego kapłana, to jest słaba tura. Chcę zabić ten totem, żeby zaraz drugi flame tong nie wyskoczył. Więc załóżmy, że on nie ma degeneracji i weźmiemy sobie value z naszej lyrki, chociaż jednego spela. Załóżmy, że on nie ma degeneracji. A jeżeli ma degenerację, nie ma degeneracji, to ma po... No dobra. Naprawdę? Najlepsza praktycznie jedynka w grze mu wyskoczyła. I on to zmienia, idiota? Ale to jest debil. Dostał 3-2 i on to Evolva robi po to, żeby zrobić gównianą dwójkę? Naprawdę? Naprawdę ty to robisz? Naprawdę ty to robisz? Jaka jest wola Eluny? Nie wierzę w to, co widzę. Po prostu w to nie wierzę. To jest dwójka, mogę zrobić dwie jedyneczki. Naprawdę w to nie wierzę, że on to zrobił. Dobra, Szaleństwo Cieni nie jest jakąś mistyczną kartą w tym układzie. Mogę zabrać kapłana z degeneracją. Ale czy ja to chcę aż tak degenerować? Czy po prostu poszukać sobie więcej wariantów na grę? Znajdźmy sobie jakieś rozwiązanie. Mikstura szaleństwa. Poszukajmy sobie jakichś wariantów. O, Raza jest zarąbisty. Może uda mi się trochę podleczyć. Oj, ten totem to go trochę... Oh my god. Kazakus! Kazakus! Duchowy bicz. Zadaj jeden obrażeń wszystkim stronnikom. Dlaczego ja nie mam tu Talnosa? Dlaczego mi Talnos nie doszedł? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt? Znaczy, może dał wszystkie karty naraz, nie licząc na to, że wyleci mu najlepsza jedynka w grze. Może. Tak sobie myślę. Ale to też zbyt dobrze nie świadczy o tym zawodniku. Co to jest? Dwójka. 4, 6, 8. Moi drodzy, to jest po prostu hashtag believe. Zmieniamy to wszystko na jedynki, licząc, że wszystko będzie miało jeden życia. To jest po prostu hashtag believe. To się nazywa hashtag believe. No i prawie się hashtag believe udał. W każdym razie leczymy się na naprawdę przyzwoity poziom. Znisz kraba, murloka, obojętne. Aż tak belief jest ok. Akceptuję taki wariant. Akceptuję taki wariant gry. Przyczajone widmo. Coż to tu robicie w tym deku, to przyczajone widmo. No dobra, to na pewno musi zginąć, to musi zginąć. Zagramy sobie razę w tej turze. Niech ci się darzy. No okej. Ja tu kombinuję, mój przeciwnik nie kombinuje. Regeneracja bicz, dokładnie, widzicie? YOLO! YOLO PLAYSY! Hearthstone jest wspaniały. Kontra na Jade Druida, no okej.
A czy ktoś gra jeszcze Jade Druidy, jak te orzeźwienia pokasowali, w sumie sam gram. Dobra, Rexar. Eluno, daj mi siłę. Mikstura byłaby idealna, gdyby doszła w piątej turze. Ale bez początku, to ja sobie tego nie wyobrażam, tej gry. Święty cios z Talnosem może być ok. Święty cios na świnie na przykład, którą nie jestem w stanie nic zrobić. Z Talnosem jestem w stanie zabić trójki. Tego na pewno nie mogę chciwie zostawić, to jest zbyt chciwe. Maciek czatów nie czyta, skupia się na grze. Czytam. Czytam czaty, tylko najpierw chcę sobie wymyśleć. Słuchajcie, ja w tą grę gram od jakiegoś czasu tyle, że wejdę, zrobię dzienny i znikam. A jeżeli już nagrywam odcinek na tuba, to przynajmniej się coś zastanowię. To nie będzie karta zwyciężająca w tej grze. Nie będzie. Zdecydowanie nie będzie. Niestety. Jest papuszka! Mi się już nawet dziennych nie chce robić ostatnio, no widzę. Jest papuszka! Może powinienem tego Talnosa zagrać, żeby się przecyrklować, ale nie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Wilczek jest okej. O! To jest ciekawe, ale niestety nie zadziała. Tak jakbym chciał. Załóżmy, że ten Akolita Bólu zrobi value dwóch kart. Załóżmy. Załóżmy, że to są dwie karty. Że nie wyskoczy drugi wilk, że nie wyskoczy Leok i że nie wyskoczy 3-2, które da mu plus do ataku i nie wyskoczy broń na 3. Strasznie dużo założeń w tym zagraniu jest. Co najmniej 5 kart mnie tutaj tyra. Tak sobie które znam. Myślę. Ale on przecież nie musi ich grać. No właśnie. No i teraz czy dostanie plus do ataku, czy nie? Nie. Wiesz, nie chciałem tak o Talnosa zagrać, bo liczę się z tym, że tutaj może mi bardzo dużo wrócić do gry jakaś obszarówka i ten Talnos z duchowym biczem na przykład może być naprawdę przydatny. Gdybym zabił to będzie 3, 4, 5, 6. Ja teraz gram na tak zwane przeczekanie, więc zabijamy teraz. Zabijając to, zostawiam mu 3, 5, 6, 7. Zabijając to, zostawiam mu 3, 4, 5, 6. Czyli zabijanie wilka eliminuje więcej damage'u. Zrobimy wszystko, żeby spróbować wyczyścić ten stół. Siema, Alamit. Zrobimy wszystko, żeby wyczyścić ten stół i może uda się razę zagrać na pusty stół w przyszłej turze. Może. Talnosa trzymam, Talnos z duchowym biczem, Talnos z jakąś miksturą z Kazakusa, Talnos z rozbłyskiem, Talnos z Dragonfire Potion, to wszystko będą ważne karty. Poison i dupa. Może tak być, ale jednego już zagrał, musiałby dostać drugiego. W tej chwili go parę rzeczy ratuje. Pierwsza z rzeczy to jest towarzysz w świnie. Druga to jest broń. Trzecia to jest drugi brzydopłatek, który da mu truciznę albo plus 3 do ataku. Kolejna z rzeczy, która go ratuje. Nic go nie ratuje. I Bejbe. Bejbe czasem jest never punish. Ale musiałem jeszcze tą miksturę zagrać i strajdować to, żeby maksymalnie zwiększyć sobie szansę na to, że ten stół zginie. I w tym momencie jest ok, bo ja mam heala co turę za friko. Mam coś na stole. Mam Talnosa z duchowym biczem. Czuję się troszkę pewniej. Tak troszkę. Jaki to deck? Highlander Priest! Aż dopiszę do tytułu. Highlander Priest.
Okej, ten rok jest upierdliwy, ale rok jak rok. Zobaczymy, czy mu coś zabierzemy. Coś zabraliśmy? Tylko sobie. To nie jest dobre, ale z drugiej strony nie jest też tragiczne tak naprawdę, bo szybciej dokopię się teraz do kluczowych kart, tak? Ta mikstura maleńka, czy słowo moczy tarcza może nie jest dla mnie idealna w tej chwili. Zapomniałem, że ja jeszcze to mam w deku, nie? Ale chcę się dokopać do tych kart w tej chwili. Już pierwszą turę, tę fazę gry przeżyłem. Mamy mini jakieś AOE. 6-4. Okej. POP deck. O POP to nie wiem. I on idzie face. W sumie generalnie, czy ja mam coś przeciwko temu, że on idzie face? Chyba nie. Chyba to będzie czas na wykorzystanie po prostu naszego Talnosa. Tak po prostu. Czy ja chcę oddać 4-6 czy 5-5? 5-5 jest w stanie mi wytradować Savannę Haimei, więc oddam to. Jak zagra mi teraz Savannę, to jestem w stanie ją zabić, a z Talnosem kradzież życia wyczyścić cały stół, więc... Więc zagram tak. Gdybym zostawił 4-6, nie jestem w stanie zabić... Widzicie, jest Savanna. Jest Savanna Nana. My tutaj gramy po prostu, żeby przeżyć, jak najdłużej przeżyć. Ooo, baby. Baby. Oho! Bum! Bum! No, Hearthstone, znaczy inaczej. W Hearthstone'a jak gracie, niektórzy mówią, że to jest skillowa gra, bo trzeba przewidywać ruchy. Nie, w Hearthstone'a trzeba poznać schematy. To nie jest przewidywanie ruchów, to są schematy. Schematów jest kilka i albo o nich pamiętacie i potraficie je sobie wymyśleć, albo nie. Nie ma tu jakiejś skomplikowanej filozofii. Więc Savanna była naturalną rzeczą. No Rino nie... O, to mnie potyra trochę. To mnie trochę potyra, ale jeszcze nie jest najgorzej. Problem jest z tym, że muszę grać jakieś karty, czyli to nie dostanie żadnego value. Może powinienem najpierw rozbić? Chyba tak. To chyba był błąd, bo trzeba było najpierw dobrać kartę. No, Lockveilen wygląda interesująco. Szczególnie z duchowym biczem. Zadaj... Nie, to musi iść tak. Korona lekarz? Duchowy bicz. To musi iść tak. To musi iść tak. Dobra. No teraz pytanie, czy wjedzie Savanna na szarży. To będzie tragedia dla mnie. Kurwa, to jest jeszcze gorsze. Bo to zaraz mi zasunie w ryja za 500. I nie będę miał co z tym zrobić. A w Gwencie obejrzyj sobie wczorajszy odcinek. Jeden głupi błąd z policzeniem 5 punktów. O ja pierdolu. Ja pierdolu, co tu się dzieje. Kurwa, broń też miał. No dobrze, Dragon Fire Potion wraca mnie do gry. Ewentualnie Anduin. O Jezu. To nie jest żadna z tych kart. Jak zabije te dwie bestie, to dostanie... To on ma 13 damage'u. Ale ja się trochę wyleczę. Muszę to zrobić, moi drodzy. Chcę czy nie chcę, muszę to zrobić. I spróbować uratować mojego Velena. Może on wytrajduje świnie?
Żadnych shitów, proszę. Kurwa, naprawdę. Tyle jest gównianych bestii, a ty dostajesz jeszcze kurię wichru. Naprawdę? I ty walisz mnie 10 w ryja? Nie szanujesz rozbłysku kolejnego? Nie szanujesz większej mikstury leczenia? Nic nie szanujesz? Tak po prostu walisz mnie w ryj? Co za typ. Co za typ. Widziałem to. Ilkomand? Oh my god, dachowiec, naprawdę? Widziałem to. A tu kapłan. Lipa trochę. Generalnie, gdzie jest kilka moich ciekawych kart? Leczenie, Smoczy Ogień, Anduin. Nie, no chyba kpisz, że znowu psy. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 3 off jest. Jest 3 off, przyjaciel, i widzę, że nie kryje się z niczym. Co mnie leczy? Leczy mnie kapłan uczty. Leczy mnie kozakus może, leczy mnie większa mikstura. Mam 4 karty, które mnie ratują. Anduin. To nie jest ta karta, która mnie leczy. Niestety. Muszę tak. U baby, baby, how was I supposed to know? Okej. Okay. I teraz. Czy ja chcę cały w ogóle ten stół wypierdzielić w kosmos i zostawić sobie swoją trójeczkę na stole? Czy chcę tu się bawić w jakieś chore trady tu? I zostawić sobie kapłankę 1-2 i jemu dwa psy? Nie. Wypieprzamy to w kosmos. On dobiera jedną kartę, ja dobieram dwie karty, wyleczyłem się. No bo tak co, zostawiam sobie kapłankę 1-2, jemu zostawiam 3 bestie. Wyskoczy mi z jakimiś kilkomandami znowu, albo z jakimś gównem i będzie problem. A ja tu dobieram już tylko dobre karty. Anduin. W sumie Anduin nie jest taki dobry w tej chwili, bo... bo mam mało życia. Kozakus jest dobry. Drugi raz mogę miksturę leczenia wyciągnąć. Kapłan uczty jest spoko. Lyra jest spoko. I chyba sobie nawet tą lyrę zagramy tak po prostu. Ale leczymy w tym momencie siebie. Mikel. Tak, nie. Wszyscy się kłócą na czacie. Moje zagrania są na... Ja nie mogę! Naprawdę, druga sawana! A ja dostaję słowo cienia ból. To jest naprawdę duży ból. Dobra, moi drodzy. I jeszcze trzecia w deku. Tylko to jest dobra rzecz. Dlaczego ja to biorę? Dlaczego ja to biorę? Bo jak wskoczy mi Anduin, to stracę trochę możliwość leczenia się. A to mi da życia, życia. Maciek Proplayer wygra każdą grę, czy to na 3 HP, czy na 30. No to trochę z tym niszczeniem sobie tych speli za jeden, to trochę dałem ciała. Aczkolwiek reszta była całkiem w porze. Co lepsze, Król Liszczy, Eliza. To zależy kiedy.
Terande! Kontra! Lir. No, to zależy. Do Priesta. Do Priesta, jak widzisz, nie ma tu króla Lisza, a jest. Daj mi siłę. Elizy też nie ma, jest Lira. Natomiast w tym deku kontrolnym na przywoływanie. To by było dobre razem z grozą. Samo w sobie nie jest za mocne. To zostawimy, bo cokolwiek to. A w tym kontrolnym jest grany Król Lisz. W tym Big Priestie. Leci od razu, kurwa, na ryj. Mordo jebca. Czy ja chcę zużywać coina w tej chwili? Niby mam dwójkę w drugą dwójkę, czy ewentualnie w trzecią dwójkę, później w trójkę. Coś w czwórkę, jakieś leczonko, coś w piątkę, w rozbłysk, ale nie wiem, czy ja nie będę musiał zużyć tego rozbłysku z coinem. To jest ważna decyzja. To niesamowite! To jest ważna decyzja. W tej grze. To niesamowite! Zamknij mordę. Tak grzecznie ci powiem. Możesz sobie dalej klikać, ile chcesz. No i teraz jest pytanie za 100 punktów. Czy odpuścić tą turę? Czy ten coin się do rozbłysku może przydać? Na to pójdzie Pain. O tym jestem święcie przekonany. 16 ranga, co tak rozmyślasz? Przez sezon się dopiero zaczął. Czy ranga gra? Pierwsze. Czy jakakolwiek ranga coś znaczy w tej grze? No dobra, ten totem jest jeszcze bardziej wpływający. O, to jest dobry top deck. Ciekawe, co on gra. Pewnie Alakira. Nie, nefrytowego wodza. Na bang. Dobra, to musi tu iść. To jest za dużo damage'u, żebym ja to przyjął na pysk. Idzie Nefretete. No i Nefretete sobie przyszło. A my sobie w nagrodę możemy skoinować po prostu nasz rozbłysk. Tyle. Nie mogę. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 19 damage'u i ginę. Więc to zostawienie coina uratowało mi życie. Tak naprawdę. Zostawienie tego coina uratowało mi życie. Bo w tej chwili Bloodlust i Maciej jest dead. Tak w piątą turę jakoś przecipieć, w szóstej turze mogę znowu miksturkę odwalić. I jakoś to będzie. Dopóki nie będzie więcej jak 5 stronników. Kurwa, jest 4. Po resecie to też ważne. Dostałem kiedyś chyba na gwiazdkę FIFA i kupiłem sobie pady do kompa, wtedy tylko szkoda, że nie działały. Jak tam stream? No już niedługo. Dobra, czy ja ginę od Bloodlusta? 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17. Bloodlust robi 17. 3, 6, 9, 12. 13, 15, 17 Bloodlust robi. Gramy tak. Na razie przynajmniej. On jeszcze, jego jeszcze nie stać na baby. Aby do 5 życia i bez żadnych boskich tarcz. Spoko. Jest spoko. Najgorzej, jak mi wjedzie teraz Doppelgangster Revolve. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu! Czy szukamy defa? Jakie mamy na niego szanse? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy 7 speli, czyli prawie, powiedzmy, takie 40% szans byśmy mieli na tak tego defa. Myślę.
Def! Dziękuję! Okej. Okay. Też tak myślę, no to da mi do Xboxa, ale chyba 360. Znowu zamianka. No to będzie nas tyrać ta zamianka cały czas. I to dość potężnie. Może Anduin w końcu by doszedł? Anduin byłby teraz dobry. No, szlam jest z deka spóźniony. Czy ja chcę to w szóstkę zamieniać? Nie bardzo. Poszukajmy jakichś kart. Lyra jest okej. Okay. Szukamy wszystkiego, co się da, moi drodzy. Ale tak totalnie wszystkiego. Więc wrzucamy na stół wszystko, co mamy. Wszystkie drowy, jakie tylko są świata. Robi się niebezpiecznie i potrzebujemy Anduina. Anduin zrobi nam czystkę na pięcio na tych dużych jednostkach. To najgorsze nie jest. Kapłan uczty jest średni na jeża. Degeneracja. Mam 9 many. 2, 3, 5. 2, 3, 5, 6. 5, 6, 2 spele. To jest 8, czyli 7 wcale nie musi być lepsza. Ale 7 może być Baron Geddon na przykład, który będzie miał tylko 5 życia. So bad, so bad. Tak sobie myślę. So bad. Zabić Talnosa już teraz nie. Dobre tanie spele poproszę. Postać cienia. Twoja moc specjalna, już nie będę miał heala żadnego. No, 6 życia. Bursztyn jest okej. Już się nie wyrobiłem ze wszystkim, co chciałem, ale dobra. Bursztyn jest zarąbisty tak naprawdę. To jest średnie. Bo wolałbym się wyleczyć. Lyra Place. No tu trochę czasu, za wolne myślenie mam w głowie. Dopóki nie ma Doppelgangster Evolve, jesteśmy w grze cały czas. W momencie, w którym pojawi się Doppelgangster Evolve, a ja znowu nie mam Anduina, jest problem. Ale przyczajone widmo może tego Evolva zabić. Dwojga złego wolę Aje. To, że on Aje zmienia, to jest głupota na ponad wszystko. Kurwa, drugi Evolve. No słabo to wygląda. Za każdym razem, gdy zaatakuje, zabije stronnika, otrzymuje +2/+2. To musi zginąć. To musi zginąć. Nie wiem tylko jak. Nie mam jeszcze pomysłu. 4, 7. 8. Tak sobie myślę. Nie mogę zagrać chyba kapłana w tej turze. Muszę liczyć na to, że się na spele wyczaruje we wszystkie możliwe strony. W najgorszym wypadku wytraduję wszystko. Tak, nie mam wyjścia. Zniszcz wszystkich z atakiem 2, to nie jest godne. To jest godne. To są słabe karty. To są słabiutkie karty. Muszę tak to zrobić. Nie mam wyjścia. No mam tą słowo cienia grozy, ale w tym momencie jak on trala założył, to ta groza jest o dupę potwór. Podążam za mroźnym wiatrem. A może nie jest o dupę potwór? Baby. Z atakiem 2, okej. Okay.
Pyk. I pyk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Mamy przeżyć jeszcze jednego Evolve. No dobra. Zero, nie ma tragedii. Zróbmy sobie chwilkę przerwy, co? 2 minuty dosłownie i zaraz do was wracam. Jestem. Danusia, nie mam żadnych przerw. Nie mam żadnych przerw, Danusiu. No, i teraz prawdziwy test dla tego deku. Eluno, daj mi siłę. Top deki mamy. Tragiczne. Dobra, co ja za to mógłbym woleć? Kapłankę. Talnosa, inżynierkę, proroka, zbieracza, akolite. Nie za dużo. Raptem z 3 karty. 27. A jak znam życie i wymienię wszystko, to dostanę teraz Anduina, Razę i Lyrę. Dobra, zróbmy tak. Jest inżynierka. Pół sukcesu. No i teraz jest wszystko zależy od tego, czy nasz przyjaciel Jack Terry będzie miał od razu Coin w Prince'a, Shadow Step Prince i jeszcze jeden Shadow Step i Prince. No kurwa stary, bez Shadow Stepa naprawdę mnie rozczarowałeś, mój drogi. Naprawdę mnie, mój drogi, rozczarowałeś, że nie zagrałeś Shadow Stepa. Liczyłem, że jeszcze pójdzie Shadow Step, drugi Prince i jeszcze jeden Shadow Step. Musimy to zabić, zanim on nie dobierze Shadow Stepa, nie wiem jak. Ale to jeszcze jak dostanie Shadow Stepa, to będzie morderca, więc... W jakiś magiczny sposób muszę to zabić. Nie wiem w jaki. Odkryj kartę z agonią. To może być dobre, bo da mi dobrą kartę i może być pod Lyrę, której nie mam. Xaril jest w tym układzie najgorszy. Pożeracz. Pożeracz byłby dobrą kontrą na Edwina, ale mam defa już. Nie wiem, czy nie wezmę tej podróży w otchłań tylko dlatego, że jest tanią kartą. Z drugiej strony ten pożeracz może być dobrym playem, ale na którą turę? Na 7. Do 7 tury ja już nie będę żył.
Tak mi się wydaje. Jaka jest wola? Tym bardziej, że na ósmą turę mam już Anduina. Kurwa, przecież... Ja pierdolę. To jest tak, jak się nie gra w tą grę i się myśli, że to jest wybór kart do dobrania, a nie karty, którą gra nasz przeciwnik. O mój Boże! Patches 3-3! Jeszcze backstab! O mój Boże! Patches 3-3! To nie jest jakaś kluczowa karta w tym matchupie? I niestety, chcąc, nie chcąc, nie mam co zagrać. Mogę jeszcze zaryzykować, że on nie dostanie Shadow Stepa. Mam rozbysk na przyszłą turę, który mi niewiele da. Dlaczego ja myślałem, że mogę sobie wybrać z tych trzech kart? Nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie wygląda to naprawdę źle. Ten 4-4 jest praktycznie nietykalny przeze mnie w tej chwili. Teraz już... O, baby. To był top deck. Ale to też nie oszukujmy się, to nie był jakiś top deck Boga, który odmieni tą grę. To był top deck, który daje mi szansę przeżyć jeszcze dwie tury. Proszę tylko nie w tej turze wyjebany w kosmos Edwin Van Cleef. Oh my god, drugie takie gówno. Jeszcze oho. No dobra, ja nie mam innych opcji na tą grę. Tylko czy ja chcę dobrać kartę z tego akolity jeszcze? Z drugiej strony, jak dobiorę kartę z akolity, to mogę po prostu zagrać sobie kapłana i się wyleczyć. Kapłan dla niego będzie ciężkim targetem. Tak zróbmy. Żarłoczny szlam to nie jest jakaś super mega karta. Od czego ginę? Od jakichś randomowych zimnych krwi, sztuk 2 na przykład. Albo po prostu od Leroya z zimną krwią. Pytanie, czy ma zimną krew? No i on teraz się zastanawia, co zrobić z kapłanem. Ja wyczyścić stół mam, jak mam Anduina, tak? Tak sobie myślę. Jak on nie ma jak mnie zabić, to musi zabić kapłana, bo przecież... Co? Każdemu się zdarzy. O ja pierdzielę. O Chryste, Panie. O mój Boże. Zagranie? To jest 5 leczenia, trochę mało, co? Jaka jest wola? To będzie leczenia 2 i 3, 5. I z tego 6. Każdemu się zdarza. Zamknij mordę, bo liczę. Raza będzie za słaby w tej turze chyba. Chociaż Raza... Tak sobie myślę. To... Dam jeden. Będę miał 4 healthu. Kurwa. Na 4 healthu życie na krawędzi jest trochę niebezpieczne. A tak będę na ilu? Na 3? Na... 6. Tak sobie myślę. Na 7.
Tak, będę na 7. Na 4 zwykłe Eviscerate mnie zabija. Może uda mi się razę wkleić w przyszłej turze. Tylko spokojnie! Jestem lekarzem! Mikstura szaleństwa nie działa. To jest dobry top deck. Ale to musi iść Anduin, żeby skasować te dwie piątki. Światłość mnie zdradziła. To musi iść Anduin. I mordę bolicze. Czemu nie Leroya? Nie mam zielonego pojęcia. O, zdecydował się zabić w końcu kapłana. Okej. Cztery. Sześć. Osiem. Nie mam Litala. Nie mam Litala. Przemawia do mnie. Muszę się i wyleczyć, i zagrać razę. Czyli nie mogę sobie pozwolić na to Hero Power. Muszę najpierw zagrać. Razę. Dwa, cztery, siedem. To jeszcze nie jest Lidal. Walnąć tu. Wyleczyć siebie. Walnąć tu. Walnąć tu. I walnąć face. I pas. Baby, baby, I was I supposed to know. To nie był Lethal wcześniej, niestety, bo tego nie byłem w stanie zagrać, nie? Baby, baby, co ja ci zrobiłem? Dlaczego cię skrzywdziłem? Dlaczego jesteś głupim rogalem, któremu się nie udało wygrać? Nadejście ciemności będzie moją zemstą. Trudno powiedzieć, czy katuje Spak. Na razie czwarta gierka była. Więc trudno ocenić to, czy katuje. Ale dziękuję wam wszystkim. Dziękuję po kolei, moi drodzy. IGG Blizzard, zajebista robota. XDJTTV. Chyba GG. Nie wierzyłeś we mnie. Mikkel, dziękuję za wiarę we mnie. Ale jednak XDJ. Maciek, kto gra? Jeszcze Danusia, ja też wierzę. Musisz. Zamknij mordę, bo liczę. No tak. To jest Bóg giereczki. No dobra, pikniemy sobie jeszcze. O, baby, znowu. Znowu Rogue. Luno, daj mi siłę. Dobra, moi drodzy, sprawy się mają tak. Rozbłysk nie. To musi zostać, bo jak wyskoczy gówno 2-2 i daj Boże, nie będzie miał Shadow Stepa, to muszę to jak najszybciej zabić, zanim dostanie Shadow Stepa. Gdyby miał Edwina 15-15, to jest moja jedyna odpowiedź w tym deku. Nie mogę jej wyrzucić. Słowo mocy tarcza to może być mój draw, który uratuje mi życie i będę go musiał na przykład rzucić na jednostkę rywala. Zastanawiam się tylko,
nad tym. Tylko nad tym słowem, nad tym, tą tarczą. Bo wyciszenie i święty cios to bezapelacyjnie muszę zostawić. Nie ma bata. Oczywiście nastawiam się na grę wysoce defensywną, więc zostawiam i tarczę, bo to jest do gry defensywnej pod draw. Okej. Okay. Czwarta tura to plus coin plus to. Łomotrzyk. Złomotrzyk nie jest. PWS-a. Jak już. Spak. PWS, Power Word Shield. Okej. Okay. Coinujemy Talnosa. To on zagrywa Hero Power, go zabija. Straciłem coina, dobieram kartę. Więcej się nic nie dzieje. Pasuje. On sobie coś dogra, albo zagra po prostu broni. Też mnie wyjebnie w twarz. Talnos za wiele tu nie zmienia. Za to w następnej turze, jak będę miał 3 many z coinem, też niewiele zmienia. Więc będę pewnie miał Hero Power tak gołe. Myślę. W następnej turze, jak będę miał 4 many też. To jest ręka na pas. Niestety. On zagrywa i tak broń, więc ten Talnos zginąłby bez żadnego efektu. Okej. Okay. Czekamy. Myślę, że czekamy. Zawsze w przyszłej turze mogę po prostu jebnąć grozę, jak się wydarzy tutaj 10 żywiołaków. Nie. On gra wolno. Okej. Okay. On gra wolno. W sumie to dla mnie jest dobrze, że on gra wolno, nie? Ale zbiera karty, więc może ten Edwin wyskoczyć i to wyciszenie może być znaczącą kartą w tym deck. Chociaż czy Konkona grają te piraty obsrane? Chyba nie. Chyba nie grają piraty Konkona. Okej. Okay. Co ma tu sens do zagrania? Coin z kapłanem? Nie, lepiej w przyszłej turze. Kapłan, coin, PWS. Wyciszenie? Nie. To jest za słaby target. Coin w leczenie? Nie. Coin w grozę? Bez sensu. Talnos, żeby się po prostu rozbił? Nie. Nie mam co grać, moi drodzy. Nie mam co grać. To nie agro. To może być... ojej. 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 A ja mam tylko jednego silence'a w deku. Ojej. 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 Du-du-du. 2, 3, 4, 5 versus 8. Trochę to słabe. Kapłan uczty z coinem, z PWS-em i z wyciszeniem na to. Co by na taki place? Zagrywam 3 spele, mam 30 życia. Kapłan jest 3, 8, on ma na stole 2, 3, 4, 5. Rzucił jednego Evi. Co zrobię później za 5 many? Właśnie jest jeszcze takie pytanie, czy ja muszę tak robić? Szkoda, że to ma 4, bo Talnos z ciosem byłby smakowity. Załóżmy, że ten kapłan ma szansę przeżyć. Może pójść backstab piatek w odpowiedzi. Może... może pójść drugie Evi. Może pójść, kurwa, gigant 8-8, na którego nie mam żadnej odpowiedzi w tej chwili. Dobra. To teraz kwiatek nie pójdzie, chyba że ma jeszcze jednego coina podrobionego. Drugie Evi? Sap! Sap jest dla mnie wyśmienity.
Sap jest dla mnie wyśmienity, bo to znaczy, że ta karta jeszcze będzie miała duże value. To jest obsraniec. To jest, moi drodzy, obsraniec. Czy on może grać zimną krew, ale to i tak jest dla mnie po prostu... Lepszej grozy mieć nie będę w tym momencie, w tej grze. Tak mi się wydaje. Mógłbym jeszcze spróbować mikstury szaleństwa zabić to z tym, albo to tu jaka rozbić, to dobić ciosem. Za dużo tych kart. Po prostu groza będzie w tej chwili... Debeściacka. Poczynaj blask nowego słońca! Nie, kurwa, nie! Nie! No chyba kpicie sobie! Kurwa! Siema, pan Heros. Lyrę dostał. Ja pierdolę. Ja pierdzielę. Ta gra jest, kurde, bullshitem. Jaka jest wola? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam sześć speli w deku i potrzebuję Paina. Po prostu Paina. Nic więcej mnie nie ratuje. Po prostu Paina. Tak sobie myślę. Mikstura nic mi nie daje. Duchowy bicz mi nic nie daje. Def mi nic nie daje. Rozbłysk nic. Mikstura smoczego ognia nic. Muszę dostać po prostu. Paina. To nie jest Pain. A to znaczy, że po prostu przegrałem grę. Po prostu, tak o. Tak o po prostu. Pan Heros, wybacz, ale chodzisz, siema, dyktujesz jakieś battle tagi, że mam cię dodać, nie wiadomo z jakiego powodu. To jest bullshit. To jest gra w stylu, nie jesteście w stanie jej wygrać. Kurwa, skąkona, Evi. Wyciszenie. On z Lyry, kurwa, większe value dostał niż ja kiedykolwiek w tych w poprzednich czterech grach. Dlaczego? Dlatego, że Rogue ma dużo tanich speli. Ja pierdolę. Ile on z tej Lyry wyciągnął? Z halucynacji dostał Lyrę. Może byśmy zagrali, a czy ja mówię, że chcę grać z kimś teraz widzę. Proszę. No zajebiście, dobra, to akurat sobie z tym poradzę. Bo to nie jest karta, której szukałem. Gdybym miał 9 many, to jeszcze bym tą Lyrę zabił. Moja jedyna szansa to jest taka, że on ma dużo speli za jeden, nie? Ale i tak nie mogę tego w tej chwili zagrać, bo w tej chwili musi i tak iść def. To jest pewne, jak 5 razy 5 jest 15. To musi iść na pewno def na to. Zostaje mi 4 many, może pójść Talnos i za trójkę tam w ryj. Albo po prostu żywiołak. Ale... Gotowe. Boisz się? No, zajebiście się boję. Dobra. Wierzę w ciebie. Ja myślę, że wiara w tym momencie się skończyła, bo w tym momencie wam gra mówi jedną magiczną rzecz. Żeby srały skały
żeby skały srały, to... Daj mi jakieś zadanie. No pewnie. Zobaczcie, ile on kart z tej Lyry dostał. To nie ma kompletnie, kurwa, żadnej opcji, żeby to wygrać. On ma tam, kurwa, 3 miliony kart. To nawet nie ma co. On ma cały czas pełną rękę. A ja cały czas nie jestem w stanie zabić tej obsranej Lyry. Dobra, teraz jestem. Backstab, backstab nic nie robi. Po trzech turach zabiłem Lyrę, jak on wyjął sobie z niej 10 kart. Zobaczcie, co się dzieje. On sobie teraz będzie te karcioszki pyku, pyku, syryku, cyku grał. Po prostu. On sobie będzie je po prostu... Kurwa. Oh my god. Dobra. Mikstura... Nic mi nie robi. No moja jedyna szansa jest taka, że on ma tam na przykład wciul speli za jeden i nagle mu cała ręka spłonie, nie? Co wy na to? Geronimo! Okej, jedne haluny mu spaliłem. Bosko. No nic, na koniec live'a przegramy. Tyle. 4-1 i tak nie jest źle. Ale nie da się tego wyciągnąć. No. Kluczowy moment był jeszcze po tej pierwszej turze, jak dobrał 3 karty z Lyry. Gdybym z wizji cieni dostał Paina, na którego tak miałem z 6 kart duże szanse naprawdę, to byłaby szansa. W tej chwili szans już nie ma. On ma tam same... Kurwa, mind control. Zobaczcie, mind control na tego śmieciucha. Ja pierdzielę. To tu się odpierdziela. Czy ja jestem w stanie go zabić? 4, 6, 7. Szkoda, że 7. Szkoda, że nie mam mojego Talnosa już. On mind controla rzucił na zbieracza łupów. Tak nie chce, żebym dobierał karty? Naprawdę? On tak się boi. Czego ty się, człowieku, boisz, jak ty masz, kurwa, 15 kart więcej ode mnie? No zobaczymy. Na razie badamy, zobaczymy, co będzie z odcinkiem wrzuconym, jaki będzie odzew i będziemy się przyglądać. Człowiek, jak widzisz, HS nie sprawia mi żadnej przyjemności. Tu jest po prostu tępą grą, którą można sobie posiedzieć na kiblu telefonikiem i przy kupie popykać. I dostajecie z halucynacji taką Lyrę i jest zajebiście. 2, 6, 7. Przygotujmy to w ten sposób. To ja mam do ciągu jeszcze inżynierkę, akolitę, gnomkę. Muszę sprawdzić Kozakusa, czy go mam w ogóle w deku, bo to jest piąta gra i chyba jeszcze nigdy go nie miałem na ręce. Lyra, Vaylen, Anduin. Trudno powiedzieć, to zależy. Na pewno nie przy Outlaście. Przy Outlaście się nie bawię świetnie. Przy Outlaście pieluchy zmieniam. No i co będzie? On tam w tych kartach może mieć wszystko dosłownie, więc wiecie.
Mnie w tej chwili może trochę ratuje Anduin. Tak trochę. Bo teraz wyskoczy duży Edwin, z tego co widzę. Jeden albo dwóch nawet. Tak, to jest. No w porządku. No proszę. Dobra, to tu. To tu. Patentalno. Co on może mieć jeszcze za spele? Ma jeszcze jedno Evi. Wachlarz ostrzy może mieć. Do damage'u. No i z Lyry może mieć wszystko. Mind Blasty, cokolwiek. To dobry top deck. No ale o czym my mówimy? Zobacz ile on ma kart. Zobacz ile mu ta Lyra dała. 17 do 13. On jeszcze dobrał 6 więcej kart ode mnie. Oh my god. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym ja do tej gry wrócił. Naprawdę nie mam pojęcia. Kozakus mnie zdradził, bo go ciągle nie ma. Lyra już w zasadzie jest bezwartościowa, bo z tanich speli zostało mi tylko Pain. A ze speli w ogóle tylko Pain i Rozbłysk, więc Lyra jest nikt nie pobije prawie useless. Pan tu jeszcze gra, to jest nie do wygrania. Oczywiście, że nie jest. Ale już sobie zakończymy live'a lostem i będzie fajnie i przyjemnie. No jedyna opcja to jest taka, że on teraz wypieprzy 5 Edwinów, wysra z siebie wszystkie golemy, a ja dostanę Anduina z top deck. To jest dla mnie jedyna szansa na tą grę. Coin, Edwin, a ja dostaję Anduina. Anduin jest. Anduin jest. I najgorsze jest to, że Anduin musi być w tej chwili zagrany. Więc leczymy siebie. I gramy Anduinka. Światłość mnie zdradziła. I wielka szkoda, że nie mam jeszcze jednej karty. Gotowe. Nie będzie Gryzizami? Nie, nie będzie. To Shadow Step? Wyciszasz go? No niby tak, bo byś się zaraz przewinął. Dobra, teraz... Nikt nie pobije moich cen. Co? I teraz magia top decków. Co mogę dostać zajebistego teraz do ręki, żeby jeszcze mieć szansę to ugrać? Prorok Veilen. Gotowe. Oczywiście on ma drugą roślinkę, nie? A ja zabiłem mu drugiego miśka. No pytanie, co on jeszcze ma? Backstab. Roślinka. Tak jest. Czyli z jego kart boję się jeszcze co? Edwina? Co ja mam w odpowiedzi na Edwina? Nic. No dobra, muszę przeżyć jeszcze tylko 9 randomowych kart. Z czego kilka jest z Lyry i są kompletnie randomowe. No to jest dla mnie słabe. Bo się będzie po prostu ukrywał.
No nie może mnie teraz, popełnił błąd, powinien mnie zaatakować przed rzuceniem Anduina. Kazakus. Ja nie mogę go wycelować, więc... Więc gramy Kazakusa. W końcu. Godny uczy. Ja pierdolę, w co my gramy? Dziesiątki nie mogę. Albo jedynkę i liczę, że Lyra da mi się tutaj ładnie przemielić, albo piątkę i liczę na pancerz. Piątkę i liczę na pancerz. Czy mam jakiegoś słabego stronnika, który może się przyzwać? Nie. Cienie stają się coraz krótsze. Dobierz dwie karty. Tak. No dobra, to tyle. Jakby on mnie teraz nie zabił, to mam szansę. O kurwa. To już nie mam szansy. Chciałem powiedzieć, że mam szansę się wyleczyć. To niby mnie wyleczy. To z tym da mi 8 healthu i będzie removalem na coś. Na przykład na Edwina 4-4. Czy ja jestem w stanie mu wpierdzielić 30 damage'u? Nie ma szans, nie? Więc gramy... Tak. Gramy kapłana. Dzisiaj ty triumfujesz. Gdzie drugi gigant? Drugi gigant już zginął. Albo nie gra drugiego giganta. Czekaj, jeden gigant był przecież. Nie, dwa giganty zginęły. A jeden jeszcze był z bursztynu. A moi drodzy, ta gra to naprawdę powinna trafić na YouTube'a powinna trafić na YouTube'a jako przykład Never Give Up, Never Surrender, hashtag Believe. Nie wiem, jak to się stało, że ja to wygrałem, naprawdę nie mam pojęcia. Aczkolwiek cieszę się. Really? Widzisz, panie Ploku, ty to jeszcze grasz? To jest nie do wygrania. Lyra zrobiła mu z 20 card value. Nie wiem, o co tu chodzi. Oczywiście parę top decków było słodkich, soczystych. Aczkolwiek... No... Naprawdę, ta gra jest doskonałym przykładem na to, że... Never give up, never surrender, hashtag believe, hashtag we are the champions i takie tam. Dawaj jeszcze jedną. Nie, moi drodzy, już jest koniec, jest ponad godzinka. Jest już 18. On był po prostu idiotą. Trudno powiedzieć, czy był idiotą. Coś tam sobie zagrywał. Nie wiem, jaki on miał pomysł, żeby mnie zabić. Aczkolwiek nie, no, zmisował sobie tam jeden damage'u, nie? Czy z Lyry można dostać quest? Chyba nie. Ten deck ma 70% win ratio. Spak! W rękach jednego gracza będzie miał 70%, w rękach drugiego 30%. W rękach trzeciego 35 i tyle. Natomiast live trwa ponad 5 godzin. Wczoraj było też 5 czy 6 godzin. Wystarczy, moi drodzy, na dzisiaj. Jutro nie będzie live'ów. Na jutro jest przygotowane dla was kilka różnych odcinków, w tym wczorajszy Outlast 1. I z wczoraj live z Shakesa. Czyli jutro o 10. Wczorajszy live z Shakesa. O 16 Outlast, o 12 Wiesław.
No i tego HS-a jeszcze wrzucę dzisiaj albo jutro, zobaczymy. Okej, okay. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.